A więc siemaneczko mordeczki, teraz kupiłem kolejną ciekawą rzecz oprócz tego mikrofonu, a więc kupiłem sobie taki USB Hub 2.0. Każde wejście USB ma swój wyłącznik, światełko czy działa czy nie, zaraz go rozpakujemy, bo to w sumie taki unboxing. Tyle wiem. Kabel od tego USB jest dosyć krótki, ale to nic, bo to podepniemy tam, gdzie trzeba. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mniej więcej to coś takiego. Mamy osobny włącznik i wyłącznik na USB. O, tu jakieś zasilanie mamy, jakbyśmy chcieli osobno podłączyć jako osobne zasilanie, a nie zasilane przez USB. Ale dobra, podłączymy to sobie. Bo to ma funkcjonować. No i dobra, i mamy już to, co chcielibyśmy mieć. Tylko teraz pytanie, bo to idzie od góry kabel. Ja bym wolał sobie tak gdzieś pod głośnikiem go przetrzmychnąć. Więc damy sobie to tutaj. Zaraz, na razie ustawiam sobie to, żeby to jakoś wyglądało. Rzeczywiście tutaj damy z tej strony ten kabel. I dobra, mamy dodatkowych parę wejść USB. Teraz wam pokażę, jak to działa. Tak są wszystkie włączone. Przetestujemy teraz na pendrive'ie. I zobaczymy, czy nasz hub USB działa. Wykryło nam nowe urządzenie. Dobrze. Urządzenie zostało zainstalowane. Tylko teraz czekamy, aż wykryje nam. O. Dobra. Czyli pendrive nam wykryło. Teraz niech się załaduje. Bo z tym pendrive'em są dosyć problemy, ciekawe czasami. Bo długo jest czasami nieużywany. Dobra, czyli tu nam wykryło. Może wyłączymy. Sprawdzimy następne. No i dobra, kolejny ten zainstalowany pomyślnie. Okej. Teraz sobie. Czyli tu też nam wykryło. Tu wyłączymy.
tak nam wszystkie cztery wejścia zainstaluje. Dobra. To też nam wykryło. No zostało jeszcze to. No i gotowe. Dobra. I tak by to wyglądało. Nasze USB 2.0 Hub. Bardzo fajna rzecz. Polecam, działa. Można wyłączyć, także nic się nie stanie z pendrive'em w razie jakby było przepięcie. I cóż, zapraszam do lajkowania i subowania. Pozdrowów Beszakal. Kończymy to na niebiesko. Piąteczka. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.